Czy możliwy jest drugi Czarnobyl? Takie stawiamy gorące pytanie na antenie telewizji w Polsce.pl i porozmawiamy o tym, porozmawiam o tym z moimi państwa gośćmi, którymi w studiu są Jakub Wiech Energetyka24.com i Bartłomiej Derski napięcie.pl Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest o czym rozmawiać, bo w Rosji co się stało do końca, my się pewnie nie dowiemy, bo też tu w tym studiu zostało powiedziane, że pewnych informacji związanych z technologiami jądrowymi, szczególnie jeżeli są wykorzystywane w budowaniu jakichś rakiet napędów i tak dalej, no to państwa nie chcą zdradzać wiadomo z jakich powodów. Tym bardziej Rosja, która mimo wszystko też dała nam pewne powody do obaw. Myślę, że bardziej z perspektywy międzynarodowej, perspektywy właśnie społeczeństw takich jak społeczeństwo polskie niż społeczeństwa rosyjskiego mamy pewien chaos. Na początku nie wiadomo było do końca co się stało, było była Informacja pierwszego dnia po, tym, po tej katastrofie, po tym wypadku, to było 8 sierpnia, o ile się nie mylę, że coś tam się stało, że wzrost promieniowania i tak dalej. Później zostało to zdementowane, usunięty ten komunikat. Później pojawiła się informacja, że być może jakiś mały reaktor jądrowy wybuchł, że coś w tym stylu, a później te dwie teorie, które były na początku, zostały połączone, że wybuchł mały reaktor jądrowy, który jednak zasilał rakietę i rzeczywiście był wzrost promieniowania, rzeczywiście zginęły osoby, panowie, czy zatem. Patrząc na ten chaos, który przywołuje chociażby to, co mogliśmy zobaczyć niedawno w serialu HBO Czarnobyl, właśnie, czy jest to możliwe, czy jest możliwa powtórka właśnie tych wydarzeń? Spójrzmy najpierw na to, co wiemy na pewno. Na poligonie marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej, kilkadziesiąt kilometrów od Archangelska, doszło do wybuchu. Nie wiemy dokładnie co wybuchło. Spekulujemy, że była to rakieta o napędzie jądrowym. Pojawiły się informacje, że jest to rakieta Buriewiesnik, czyli po polsku zwiastun burzy, i która jest wyposażona w tak naprawdę dwa rodzaje napędu. Pierwszy to jest napęd startowy na paliwo ciekłe, to jest silnik odrzutowy, a drugi z kolei też silnik odrzutowy, tylko już marszowy, jest właśnie zasilany poprzez generator jądrowy, bo tak izotopowy, można tak, tak to, to tak ująć to urządzenie, natomiast nie wiem jakie były przyczyny tego wybuchu, prawdopodobnie. Doszło do wybuchu tego konwencjonalnego silnika, powiedzielibyśmy na paliwo ciekłe. Nie wiemy, czy zawinił właśnie konstrukcja, czy, czy doszło do jakiejś innej awarii. Wiemy, że zginęło pięć osób, znaczy tyle zostało ujawnione. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Rosję, to nie do końca możemy wiedzieć mówić tutaj w, w, o pewności. Wiemy, że wzrosło promieniowanie w, w miejscowości Sewiru Odwińsk, który jest nieopodal tego poligonu. Wzrosło o z z poziomu 0,1 mikrosiwerta na godzinę do poziomu dwóch mikrosiwertów na godzinę. To jest wzrost dwudziestokrotny, ale nie jest to poziom zagrażający życiu. Mimo wszystko wywołało to panikę i mieszkańcy zaczęli magazynować jod. Natomiast cały czas w sferze domniemań pozostaje, to tam się tak naprawdę stało. Aczkolwiek nie można tutaj mówić o powtórce z Czarnobyla. Czarnobyl to była elektrownia jądrowa, potężna jednostka, do, która chociaż też tak naprawdę można było ją nazwać, ten generator, ten reaktor, który był w Czarnobylu reaktorem wojskowym, to jednak to mamy zupełnie dwie kategorie instalacji. O Czarnobylu tutaj pan redaktor mówi, że nie można mówić ale z drugiej strony ja bym jednak, podtrzymywał tezę, że gdzieś ten Czarnobyl na pewno w pamięci ludzi wraca patrząc na przede wszystkim ten chaos informacyjny ja bym tutaj ten Czarnobyl właśnie do tego chaosu informacyjnego do takiego nie wiem stwarzania pewnej tajemnicy nie mówienia do końca prawdy wycofywania się z pewnych oświadczeń Panie redaktorze czy tak, tutaj do tego pro Czarnobylu, propagandowo, można oczywiście, propagandowo oczywiście bardzo łatwo to wykorzystać tak czyli wszyscy przeciwnicy energetyki, tej cywilnej, jądrowej, tej cywilnej, no powiedzą to, że znowu mamy taką samą sytuację, tak, taką jak mieliśmy w elektrowni atomowej wówczas w Związku Radzieckim. Tak samo teraz się dzieje z tą rakietą, prawdopodobnie o napędzie atomowym w Rosji, czyli rzeczywiście. Nie mamy tych informacji podawanych od razu opinii publicznej, świat się o tym nie dowiaduje, jest próba ukrywania, tak jak pan redaktor mówił, wycofywane to oficjalne oświadczenie. Zresztą podobny chaos miał miejsce też w dużo lepiej zorganizowanym społeczeństwie, bo w Japonii także tuż pod tsunami, no ale oczywiście skala też zagrożenia samym żywiołem dla państwa była nieporównywalnie większa, ale tam też. Ta sytuacja się rozwijała. Tam też nie mieliśmy jasnej, klarownej sytuacji od samego początku i informowania społeczeństwa co się dzieje no i łatwo to oczywiście wykorzystać na wszystkim przeciwnikom energetyki atomowej tej, tej cywilnej, bo do awarii dochodzi tam bardzo rzadko, ale jak już dochodzi, to oczywiście potencjalne zagrożenie jest dużo większe niż w zasadzie w jakimkolwiek innym źródle energii. No i tego się najbardziej ludzie obawiają i tego typu wydarzenia jak w Rosji no podsycają te, te obawy bez wątpienia i i łatwo już przeczytać w mediach o drugim Czarnobylu właśnie z tego powodu. No właśnie, ale ty, czy, czy tutaj można się dziwić o tym obawom społecznym, które myślę, że ten podatny grunt na obawy poszczególnych społeczeństw jest przede wszystkim poza granicami Rosji, nie w samej Federacji Rosyjskiej? Panie redaktorze, czy dziwi się pan redaktor tym obawom i jakby pan redaktor uspokoił właśnie osoby, które słysząc, że tutaj coś wybucha w tej Rosji, że nie wiadomo co, że znowu wzrost promieniowania i tak dalej, mówią, że w Polsce atom nie ma mowy, nie ma, nie ma w ogóle takich szans. Odpowiadając tak na Pana pytanie, nie. Warto zauważyć, że nie ma żadnego zagrożenia dla Europy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek skażenia promieniotwórcze. A po Czarnobylu też tak mówili. W tym momencie, znaczy właśnie, wchodzi o to, że Czarnobyl, katastrofa w Czarnobylu została ujawniona głównie dzięki temu, że w szwedzkich elektrowniach doszło do wykrycia wzrostu promieniowania. Teraz cały czas mamy monitoring ze stacji europejskich, które nie wykryły żadnego żadnych anomalii w tym zakresie, między innymi ze stacji norweskich czy, czy ze stacji fińskich. I te dane też, powiedzmy, one są dostępne online. Można, tak można je na, sprawdzić. No I na ile mamy za, zaufanie do, do organizacji rządowych zachodnioeuropejskich? Na tyle możemy ufać, że rzeczywiście zagrożenia dla nas nie ma? Tak samo każdy może na stronie Polskiej Agencji Atomistyki śledzić, jak obecnie kształtuje się promieniowanie tuła w Polsce. Ono nie wzrosło po, tym, po tej katastrofie. Natomiast oczywiście, zawsze przy, mówiąc o Rosji, mówimy tutaj o pewnej dozie dezinformacji, manipulacji, o pewnym szefowaniu komunikatami. Natomiast warto też zastanowić się, czy to nie jest w tym momencie w tym konkretnym przypadku celowe działanie ze strony ze strony Rosjan. Mówimy tutaj, a czemu by miało służyć. Mówimy tutaj właśnie o katastrofie rakiety. Nie wiem dokładnie czego, ale w tym momencie wszyscy, wszyscy najważniejsi liderzy świata zachodniego, a także media, mówią o nowym rosyjskim sprzęcie wojskowym. Wszyscy dyskutują o tym, jakie możliwości może mieć ta rosyjska rakieta Więc tak naprawdę można powiedzieć, że Rosjanie wykorzystali tę katastrofę. To jest oczywiście taka hipoteza, którą można potem sprawdzać, do pewnego rodzaju rozreklamowania swojego potencjału i tego, że oni majstrują cały czas przy nowej technologii, bo tutaj mówimy o rakiecie manewrowej, która praktycznie miałaby nielimitowany zasięg, właśnie ze względu na napęd jądrowy. Więc ta katastrofa, jakkolwiek tragiczna, mogła być zostać bo tam zginęło pięć osób mogła zostać wykorzystana przez właśnie rosyjską propagandę do szerzenia pewnego strachu, ale niekoniecznie przed atomem, co tak, przed w rosyjską technologią wojskową, co przed budowaniem takiej opinii Rosji, jako można powiedzieć, państwa bardzo silnego, bardzo zdeterminowanego wojskowo, pracującego nad nowymi technologiami. Ale i państwa, w którym panuje jednak trochę chaosu. Tak, tutaj właśnie problem polega na tym, że gdyby doszło do katastrofy z konwencjonalnej, to znaczy gdyby konwencjonalny ładunek tego typu eksplodował podczas testów i zginęłoby pięć osób, to nie mówilibyśmy wtedy o, to ta sprawa po prostu umarłaby śmiercią naturalną medialną. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o, o ten powtórkę z Czarnobyla, to zupełnie w tym momencie mamy już dwie, dwa poziomy, jeżeli chodzi o w porównaniu do tego, co było w 1986 roku, jeżeli chodzi o zabezpieczenia dotyczące energii jądrowej Nie mamy już pracujących reaktorów RBMK, który służył w Czarnobylu. W tym momencie, zwłaszcza jeszcze po Fukushimie, obecne elektrownie jądrowe są na naprawdę niesamowicie wysokim poziomie bezpieczeństwa. I tak jak mówi chociażby profesor Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, No jest to w tym momencie najbezpieczniejsze źródło wytwarzania energii. I to samo potwierdzają wyliczenia między innymi prezentowane przez magazyn Forbes. To tak trochę takie tłumaczenie jak z samolotami, że w sumie to jest najbez Bezpieczniejszy środek komunikacji, że najmniej tych wypadków, a mimo wszystko ja to się zapieram rękami, nogami przed tym, żeby wejść na pokład samolotu. No i z samolotem w sumie jak z elektrownią jądrową. Jak już coś się stanie. No To się stanie i uratować się wtedy ciężko. Tutaj z elektrownią jądrową jest podobnie. Mówił pan redaktor przed momentem, że te nowoczesne elektrownie jądrowe są, poziom bezpieczeństwa jest już tam niesamowicie wysoki. Ale z drugiej strony, czy możemy powiedzieć, że te elektrownie są w stu procentach bezpieczne? Bo tak jak w Czarnobylu, to też nie do końca była. No oczywiście był, 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 był tam defekt i, i, i tak dalej, ale to kilka elementów, kilka czynników nałożyło się na tą katastrofę, na tą tragedię. Czy zatem nie jest jednak obawa, to, że zawsze pozostaje ten czynnik ludzki. Jakie by zabezpieczenia nie były, że to czynnik ludzki, że jakiś błąd człowieka prędzej czy później może doprowadzić właśnie, no nie chcielibyśmy, ale do kolejnej katastrofy. Czy te najnowsze reaktory atomowe mają pasywne zabezpieczenia, czyli właśnie zabezpieczenia, które są no niewrażliwe teoretycznie przynajmniej na, na działanie człowieka, bo nawet jeżeli człowiek za, zawiedzie, to reaktor sam się po prostu bezpiecznie odstawi, tak żeby do żadnego wybuchu nie doszło. No ale znowu, tyle, tyle teorii, tak? Jak to będzie w praktyce, no to oczywiście wszyscy będą mówili, że no do, dokładnie tak jak zaprojektowane, dopóki nie dojdzie jednak do jakiegoś zdarzenia. Więc nie da się oczywiście go wykluczyć. Prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo małe, ale potencjalne skutki oczywiście mogą być dość poważne. No i druga, druga sprawa, no to jest w ogóle. Kwestia opłacalności elektrowni atomowej. To jest na zupełnie inną rozmowę, tak, ale przez to, że te zabezpieczenia nam rosną, to energetyka atomowa staje nam się po prostu na tyle droga, że, że coraz mniej państw w ogóle jest nią zainteresowanych w tej chwili. Ona się rozwija głównie w takich państwach właśnie jak Rosja, Chiny, Indie. W dużo mniejszym stopniu w Europie Zachodniej, bo tam, gdzie te budowy się rozpoczęły, to one trwa Zbywają, dużo dłużej niż to było planowane, i w dużo większym budżecie, więc to jest jakby kolejna strona. Tego medalu, bo z jednej strony mamy te obawy społeczeństwa i z drugiej strony mamy koszty takiej inwestycji. Do o tym, czy to się opłaca szczególnie z polskiej perspektywy, porozmawiamy za moment. Tutaj jeszcze do tej sytuacji zapytam panie redaktorze, jaka jest najważniejsza lekcja właśnie z tego wydarzenia, z tego wypadku z Rosji. Trudno tutaj wyciągać się lekcje, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, bo to A nie może... powinna być nią jednak taka transparentność w przekazywaniu informacji, Oczywiście. bo ten chaos, ta tajemniczość jednak daje możliwość domnożenia. Oczywiście, ale to podkreślenie nie wynika jakby ze specyfiki technologii jądrowej, to wynika ze specyfiki państwa rosyjskiego i tego, jak to państwo działa wewnętrznie oraz zewnętrznie. Więc to jest lekcja dotycząca tego, w jakim stopniu możemy postrzegać Rosjan jako partnerów godnych zaufania. To oczywiście można rozciągać na inne inne poziomy. Natomiast dodałbym tylko jeszcze jedną rzecz do tego, co mówił pan redaktor. Jeżeli chodzi o, o te prawdopodobieństwo dotyczące wybuchów i awarii w, w elektrowniach jądrowych, że chodzi o inne źródła energii, na przykład jeżeli chodzi o Górnictwo, to my liczymy się i bierzemy, jakby już można powiedzieć, za katastrofy polegające na, przykład na katastrofach w kopalniach, na wybuchach metanu, które są obarczone bardzo wysokim współczynnikiem śmiertelności. One są już wliczone w rachubę. I umyka nam naszej uwadze, że to też są te zgony, które następują w takich okolicznościach, są zgonami wliczanymi właśnie w ten koszt produkcji energii. Można tak to trochę cynicznie powiedzieć, z węgla, a także z innych surowców, z gazu i tak dalej. Natomiast w przypadku, Roku, elektrowni jądrowych te w porównanie ilości zgonów wynikłych z tego, tego typu awarii z Czarnobyla czy z Fukushimy w Fukushimie jeżeli chodzi o incydent radiacyjny nie zginął nikt warto to też zaznaczyć do konwencjonalnych źródeł energii w znaczeniu opartych o Węgiel, gaz, czy nawet w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. No jednak tutaj to, po, to porównanie promuje atom jako najbezpieczniejsze źródło energii cały czas. To tutaj panowie jeszcze. Zanim ja tylko może powiedzieli... jedną rzecz do tej, do, tej, do, tej, do, tej, do tej informacji, bo to warto zaznaczyć, bo redaktor Wiech mówił o tym, że to specyfika państwa rosyjskiego. Ja mam wrażenie, że to niestety specyfika w ogóle władz, które właśnie nie chcą siać paniki wobec tego, wolą nie mówić albo mówić jak najmniej o potencjalnych zagrożeniach związanych z energetyką atomową. I niestety w Polsce też mamy tego przykłady, bo kiedy wybierano na przykład lokalizację pod elektrownię atomową w Polsce, wójt gminy Gąski dowiedziała się dzień wcześniej, dzień przed konferencją prasową o tym, że tam jest planowana elektrownia, jako jedna z potencjalnych oczywiście możliwości. Nie rozmawiano z nią wcześniej. To było w 2011 roku. W 2017 roku znowu Ministerstwo Energii ogłosiło przetarg, na badanie środowiskowe lokalizacji pod składowisko odpadów radioaktywnych. To brzmi groźnie, ale to nie jest nic poważnego. To są odpady radioaktywne, na przykład jak odzież, którą zdejmuje się w reaktorze. Mamy w Polsce reaktor doświadczalny Maria w Świerku. Mamy też. Reaktory, tak naprawdę bardzo małe, w szpitalach tam używamy izotopów, i i te, i te materiały się trzeba gdzieś przechować Mamy nie składowisko w Tak. Panowie, za moment się przejdziemy do dalszej części. Ale brakowało informacji co do tego. Za moment przejdziemy do dalszej części naszej rozmowy, a Państwa zachęcam do pozostania z nami za moment właśnie spojrzymy już z totalnie polskiej perspektywy na atom w Polsce i jak ten atom będzie się rozwijał, i czy w ogóle.